Atrás do outro jogo. Raz. No, przepraszamy bardzo za tą drobną usterkę. Kolejna klaczka z linii skokowych to Miss Icy Spicy. Klacz rasy KWPN, której hodowcą i właścicielem jest pani Karolina Lasecka. Ojcem Miss Icy Spicy jest Icy po Durango VDL, a matką Muza po ogierze Lotos. No i bardzo dobrze zaprezentowała się Miss Icy Spicy. Bardzo dobrze sformowana, wszystkie części ciała pasujące do siebie. Dobrze związana, o wydajnym, szerokim galopie. Bardzo obiecujące źrebie. Nawet no, nie tylko pod względem hodowlanym, tak jak już powiedziałem, ale pod względem sportowym. Dziękujemy bardzo. A noty Miss Icy Spicy 7,75 za typ, 8,25 za budowę, 8,5 za ruch, 8 to ogólne wrażenie. Te wyniki dają notę końcową 8 i 13. Kolejny z prezentowanych ogierków. Będzie to ogierek z pozycją katalogową 67 Hip Hop NWKZ. Hip hop to oczywiście klaczka, cały czas oglądamy klaczki o rodowodach skokowych. Przed nami Hip Hop NWKZ. Klaczka wpisana do księgi Zangersheide, urodzona z końcem marca tego roku. Wyhodowana i będąca własnością pana Zbigniewa Nowaka, której ojciec to Herald po heraldiku, a matka It's Me Special po I'm Special Dimus.
hip-hop NWKZ no, zrobiła bardzo pozytywne wrażenie. Solidnie zbudowana klaczka. Chciałoby się widzieć na, w tej fazie rozwoju troszeczkę więcej przednich nóg. Ona już jak gotowy koń. Urodziwa, z wyniosłą szyją, w niezłych chodach. No, ty myślę, że odzwierciedlają jej realną wartość na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. 7,75 to ocena we wszystkich składowych i 7,75 oczywiście również w ocenie końcowej. Kolejna prezentowana klaczka to Contada z numerem katalogowym 68. Zapraszamy serdecznie. I jeszcze jedna prośba do prezenterów. Prosimy, aby na arenę wbiegać kłusem i dopiero z kłusa zatrzymywać się przy stanowiskach sędziowskich. Z numerem, konia z numerem 68 jednak nie zobaczymy w tej chwili, zatem zapraszamy z numerem katalogowym 69 Corner Table Z. Cornetta BLZ, kolejna bardzo elegancka, wyrazista klaczka, poprawna w chodach. Chciałoby się widzieć jeszcze bardziej okrągły galop, ale czasami w momentach usztywnienia klaczka zatraca tą wyniosłość tego galopu, ale to wynika z tremy, z otoczenia. Także myślę, że to nie jest jakiś większy problem. Klacz w dużych ramach, trochę być może przeciągnięta górą za bardzo w prostokącie. Myślę, że z upływem czasu te proporcje się potrafią wyrównać. Dziękujemy bardzo. Ocena końcowa tej klaczki to 7,81, a w składowych za typ 8,25, budowa 7,25, ruch 7,75 i ogólne wrażenie 8.
Jako kolejna zaprezentuje się małopolska Megara. Przed nami małopolska Megara, której hodowcą i właścicielem jest pani Jadwiga Drozd. Klaczka ta urodzona z końcem marca tego roku jest córką ogiera Rashim Pomilczan, a matką tej klaczki jest Megana po Megera. I zakończyła swój występ Megara, klaczka i jeszcze jak gdyby w bardzo takiej ciężkiej fazie rozwoju, bardzo trudna do oceny, w miarę wyrośnięta, prawidłowa. Tutaj na ringu zachowuje się troszeczkę ospale, nie pokazała galopu, który był trochę krótki i płaski. Dziękujemy bardzo, a oceny klaczki Megara to 7,25 za typ, 7 za budowę, 6 za ruch, 6,75 za wrażenie ogólne i 6,75 to również ocena końcowa tej klaczki. Jako kolejna prezentować się będzie Honey Honey z numerem katalogowym 71.
Przed nami V Honey Honey BSH. To klaczka zapisana do księgi belgijskich koni gorącokrwistych, urodzona na koniec maja. Hodowcą i właścicielem tej klaczki jest pani Aleksandra Bado. A Honey Honey to córka ogiera Halifax van Het Klize po ogierze Heartbreaker. Natomiast matką tej klaczki jest Glasgow Molly BZ po Glasgow van Merselnet. A Honey Honey zakończyła swój występ. No bardzo elegancka, miła dla oka klaczka. Troszeczkę jak na ten wiek mało konia. Ciekawe, jak potoczą się jej, dalej, jej dalsze losy, jak wyrośnie. Na dzisiaj przepiękna, w bardzo dobrym typie. Natomiast pytanie o jej wzrost w przyszłości. Bardzo dobry kurs, no i co najważniejsze u konia skokowego to galop. Dziękujemy bardzo, a oceny klaczki Honey Honey to 8 za typ, 7,5 za budowę, 7,75 za ruch, 7,75 za wrażenie ogólne i 7,75 to również ocena końcowa. Zapraszamy klaczkę z numerem katalogowym 72, jest to Chichi Anna Kajma. Przed nami TBX Chichi Anna Keim EZ, klaczka wpisana oczywiście do księgi stadnej Sangersheide, urodzona w pierwszej połowie marca. Hodowcą i właścicielem tej klaczki jest Justyna Maciejewska. Chichi Anna to córka ogiera Trebox Dublin po Diamę de Semilly, natomiast matką tej klaczki jest Chicanta po Chico's Boy.
Aczyki Anna KMZ skończyła swój występ i myślę, że z powodzeniem, ponieważ zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Prawidłowa, żeńska, w dobrym typie, a zaimponowała nam obszernym, okrągłym, wydajnym galopem. Myślę, że zasłużyła na noty, które Państwo usłyszą. Dziękujemy bardzo, a oceny klaczki Chichi Anna KMZ to typ 8, budowa 7,75, ruch 8,5, ogólne wrażenie 8,25 i końcowa nota 8,13, to w tej chwili daje miejsce pierwsze ex aequo z Miss Icy Spicy. Przypominamy oczywiście, że również w tej grupie 5 najlepszych klaczek będzie prezentowana w ringu finałowym. A przed nami witamy już klaczkę z numerem katalogowym 73. Jest to małopolska Saura. Urodzona 1 marca, wyhodowana i będąca własnością stadniny koni w Udorzu Sylwester Szatan. Saura to córka Ogiera Regiel po Ogierze Arkus. Matką tej klaczki jest Sympozja po Santander. A Zaura bardzo urodziwa, w dobrym, typowym, takim małopolskim typie, bardzo szlachetna. Urodziwa, prawidłowa, natomiast w galopie trochę spięta, galop trochę krótki, mało wynikowy. A noty klaczki Saura to 7,5 za typ, 7,25 za budowę, 7 za ruch, 7 za wrażenie ogólne i nota końcowa 7,19.
Następna klaczka to klaczka z numerem katalogowym 74. Zapraszamy Provence Mystery Top Sport. I witamy Provence Mystery Top Sport. Jest to klaczka z polskim paszportem, polski koń sportowy, urodzona w drugiej połowie maja. Hodowcą tej klaczki jest pani Aleksandra Adamczyk-Japcoń, a właścicielem pan Jan Japcoń. Provence Mystery to córka ogiera Figo Haywood po ogierze Figo di Arsolier. Matką tej klaczki natomiast jest Polonia po Grand de la Cour. Bardzo dobrze zaprezentowała się Provence Mystery Top Sport. Ta końcówka jej nazwy Top Sport w przyszłości zrealizuje się. Klaczka bardzo dobrym sportowym typie, w długich liniach, elastycznych chodach, dobrym galopie. No, myślę, że jest
godną następczynią Viggo Heywood, który... Myślę, że będzie... I znamy już noty Provence Mystery Top Sport. 8,5 za typ, 8 za budowę, 8,25 za ruch, 8,5 za wrażenie ogólne i nota końcowa 8,31, co w tej chwili jest najlepszym wynikiem. 8,31 to nota Provence Mystery Top Sport. Prosimy o zasłużone brawa, a witamy już katalogową pozycję 76. Jest to Hibiszu, reńska klaczka urodzona na początku maja, której hodowcą i właścicielem jest pan Grzegorz Klimek. Ojcem Hibiszu jest Hickstead Boy po ogierze Hickstead White, natomiast matką Rafia po ogierze Raskin. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, 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 raz. I kończy swój występ Hibiszu, bardzo żeńska, chwytająca za oko klaczka, jak na swój wiek prawidłowo rozwinięta i wyrośnięta. Chciałoby się widzieć troszeczkę więcej jeszcze elastyczności i obszerności w chodach, szczególnie w galopie.
Dziękujemy bardzo. Hibiszu otrzymała noty 7,75 za typ, 7 za budowę, 7,25 za ruch, 7,25 we wrażeniu ogólnym, a jej wynik końcowy to 7,31. A przed nami już za chwilę Bright Side of Life. Klaczka z 77 numerem katalogowym. I przed nami Bright Side of Life Z. Klaczka oczywiście wpisana do księgi Zangersheide, urodzona na koniec maja tego roku. Hodowcą i właścicielem tej klaczki jest pan Filip Mańkowski. Bright Side of Life Z to córka klaczy Happy Sina. Jej dziadkiem jest od strony matki Unaniem. Natomiast ojciec tej klaczki to Big Star JRKZ po ogierze Big Star. A Bright Side of Life Z bardzo pozytywnie zaprezentowała się, szczególnie w perspektywie konia sportowego. Wyrośnięta, brakuje jej jeszcze na dzisiaj, no może trochę kondycji, paru kilogramów więcej na sobie, wtedy wyglądałaby bardziej korzystnie. Tym niemniej doskonała ruchowo, o szerokim, mocnym, wydajnym galopie, zrównoważona. Myślę, że jest to rzeczywiście dobry prospekt na nie tylko matkę, ale również dobrego konia skokowego, czego jej życzę.
dziękujemy bardzo, a oceny klaczki Bright Side of Life Z to 8 za typ, 8 za budowę, 8 za ruch i wrażenie ogólne, więc oczywiście nota końcowa to 8. W tej chwili daje to miejsce czwarte, a przypominamy, że 5 najlepszych klaczek, tak jak i w poprzednich kategoriach, będzie prezentowana w ringu finałowym. Oczekujemy na klaczkę Aisha, jest to klaczka z katalogu z numerem 78. Aisha, klaczka wpisana do księgi stadnej Anglo-European Studbook, urodzona w połowie czerwca. Hodowcą i właścicielem tej klaczki jest pani Luiza Piotrowska. Aisha to córka Ogiera Libero A po Land Capital. Matką tej klaczki jest Abinej po Hipika Kohinor. Przed nami Aisha, no klaczka jeszcze nie dość, że późno urodzona, ale jeszcze słabo rozwinięta, nie może pokazać swoich potencjalnych możliwości, nie pokazała nam tutaj specjalnie predyspozycji ruchowych, troszkę ospana, ale to wydaje mi się, że to wynika również z jej bardzo młodego wieku, małego doświadczenia. Na dzisiaj zaprezentowała się tak, jak Państwo widzieli. Dziękujemy bardzo. Ocena tej klaczy we wszystkich składowych i oczywiście również ocena końcowa to 7,25. I witamy już klaczkę Celestina DSP. Korygujemy jeszcze noty klaczki Aisha 7.
6,75. 6,75 to oceny dla klaczki Aisha. A przed nami Celentina DSP, niemiecki koń sportowy, urodzony w drugiej połowie marca. Hodowcami i właścicielami tej klaczki są państwo Beata Glista-Piwko i pan Marek Piwko. Ojcem Celentiny jest Diaron po gierze Diarado, natomiast matką tej klaczki Celentana po gierze Levistano. No bardzo dobrze wypielęgnowana i rozwinięta Celentina DSP. Jak na swój wiek wyrośnięta w dobrych liniach. Bardzo imponująca głowa, szyja. Natomiast troszeczkę słabsza w ruchu, szczególnie myślę, że to wynikało z... A oceny klaczki Celentina 8,75 za typ, 8,5 za budowę, 8 za ruch, 8,5 za ogólne wrażenie i 8,44 to ocena końcowa, która w tej chwili daje prowadzenie w grupie klaczek o pochodzeniu skokowym. Kolejna z klaczek to Charlin Diamond z numerem katalogowym 80. Charlin Diamond ML to holsztyńska klaczka urodzona 1 czerwca. Hodowcą i właścicielem tej klaczki jest Tomasz Olszewski. Ojcem Charlin Diamond ML jest Harley Vidiel, a jego ojcem natomiast słynny Heartbreaker. Matka prezentowanej klaczki to Caretago Z po ogierze Caretano.
Myślę, że oglądaliśmy bardzo obiecującego źrebaka. Elegancki, bardzo prawidłowa, a przede wszystkim doskonała w galopie, który był obszerny, okrągły, bardzo wyniosły. Myślę, że noty, które Państwo za chwilę usłyszą, są w pełni zasłużone dla tej klaczki. Dziękujemy bardzo. Charlin Diamond uzyskała oceny 8,25 za typ, 7,75 za budowę, 9 za ruch, 8,5 za wrażenie ogólne i to daje notę końcową 8,38. W tej chwili jest to miejsce drugie. Przed nami Omnia Amor, klaczka z 81 numerem katalogowym. Jest to klaczka holsztyńska, urodzona w ostatnim dniu czerwca, której hodowcą i właścicielem jest pan Bogusław Mazerant. Ojcem klaczki jest Harley Filial po ogierze Heartbreaker, natomiast matką Waikiki po ogierze Quidam de Revel. Honeymoon ANK, mimo bardzo młodego wieku i mimo, że nie chciała tutaj błyszczeć, to jednak niemożliwe było nie zauważyć jej pozytywnych cech. Przede wszystkim harmonijnie zbudowana, urodziwa, a przy tym zaimponowała nam tak jak na swój młody wiek, okrągłym, obszernym, ekonomicznym galopem. Myślę, że również noty adekwatne do jej wartości na ten moment.
Dziękujemy bardzo. Oceny klaczki Omnia Amor to 8 za typ, 7,75 za budowę, 8,25 za ruch, 8 we wrażeniu ogólnym i te oceny dają wynik końcowy 8. Korygujemy wynik klaczki Omnia Amor, 8 za typ, 7,75 za budowę, 8,5 za ruch, 8,25 za wrażenie ogólne i wynik końcowy 8,13, co w tej chwili daje miejsce czwarte ex aequo. Teraz klaczka z numerem katalogowym 82. Honeymoon ANK, klaczka wpisana do polskiej hodowli, klaczka z polskim paszportem, polski koń sportowy, urodzona na początku lipca tego roku. Hodowcą i właścicielem tej klaczy jest pani Aleksandra Naleszkiewicz-Kendra. Ojcem Honeymoon jest Casalcento PS po ogierze Casalco, matką natomiast Hornelaya po ogierze Dallas Filial. Drobny błąd wkradł nam się do katalogu. Honeymoon oczywiście urodziła się na początku kwietnia. Już po występie jest Honeymoon ANK, urodzona na początku kwietnia, tak jak żeśmy skorygowali. Dobrze wyrośnięta, prawidłowa w długich liniach. Troszeczkę gorzej pokazała się w galopie. Być może przy większym wewnętrznym rozluźnieniu ten galop jeszcze okaże się bardziej elastyczny. Dziękujemy bardzo. A oceny sędziów dla klaczki Honeymoon to 8,25 za typ, 8,25 za budowę, 7,75 za ruch, 8 we wrażeniu ogólnym i wynik końcowy 8,06.
Zapraszamy już kolejną klaczkę. Będzie to Chica Blue MZZ. Chica Blue MZZ, wpisana do księgi stadnej Sangersheide, urodzona na koniec marca, hodowcą i jej właścicielem jednocześnie jest pan Michał Zdebel. Chica Blue po gierze Chacon Blue, po Chaco Blue, matka tej klaczki to Valkyria po Wawite. Bardzo pozytywna klaczka, no przede wszystkim w bardzo dobrych proporcjach, elegancka, dobrze osadzona szyja, głowa, troszeczkę małe zastrzeżenia co do postawy tylnych nóg, ale to są szczegóły, mało istotne w tej chwili szczegóły. Troszeczkę słabsza w galopie, ale ogólnie bardzo pozytywny obrazek. Dziękujemy bardzo, a noty tej klaczki to 8,25 za typ, 7,75 za budowę, 7,5 za ruch, 7,75 we wrażeniu ogólnym, to daje notę końcową 7,81. Już za chwilę kolejna klaczka w grupie klaczek o pochodzeniu skokowym z numerem katalogowym 84. Prezentowana jest Madame Z. Co sugeruje literka Z na końcu imienia? Klacz wpisana do księgi stadnej Sangersheide. Urodzona na koniec kwietnia, hodowcą i właścicielem tej klaczki jest pan Jakub Rawecki. Madame Z po gierze Mike West, od matki po Maestro Star, po Maestro. Thank you.
Madame Z praktycznie powinna jeszcze zmienić nazwę na Mademoiselle z racji swojego wieku. Wysokonożna, dosyć elastyczna w chodach, w dobrym. W dobrym typie, natomiast mama, no chyba wykończona macierzyństwem, bo jednak no, kondycja matki troszkę nie przystaje do tego pokazu. Dziękujemy bardzo. Oceny Madame Z to 8 za typ, 7,25 za budowę, 7,5 za ruch, 7,5 za wrażenie ogólne i 7,56 to ocena łączna. Kolejna klaczka, która zostanie nam zaprezentowana, to Jessie z numerem katalogowym 86. Jessie to kolejna klaczka wpisana do księgi stadnej Zangersheide, urodzona dokładnie w połowie czerwca. Hodowcą i właścicielem tej klaczy jest pan Robert Sławecki. Jessie to córka ogiera Urika z Van de Katevenen po ogierze Uriko. Natomiast matką tej klaczki jest Joycey po Rytmus S. A córka Urikasa, Jessie, zaprezentowała się przed Państwem, również dosyć późno urodzona, jeszcze bardzo, bardzo źrebięca, ale w dobrej kondycji. Typ dobry, w ruchu, no miała ciężko gonić mamę, w związku z tym robiła troszeczkę sztywne, szybkie ruchy, również nie pokazała elastyczności w galopie, tym niemniej prawidłowe, dobre źrebie. Dziękujemy bardzo. Oceny klaczki Jessie to 7,75 za typ, budowa 7,25. Ruch 7,25, wrażenie ogólne 7,25 i nota końcowa 7,38. Zapraszamy klaczkę Katanga,
z numerem katalogowym 87. Przed nami Katanga VSZ, klaczka wpisana oczywiście do księgi Sangerheide, urodzona z końcem maja, będąca własnością i wyhodowana przez panią Sylwię Łozowską. Katanga to córka ogiera Kazan Z po Balu Bedi Rue. Matką tej klaczki jest Castanea Z po ogierze Caretano. Katanga zaprezentowała nam bardzo dobry typ konia wierzchowego, przepięknie skrojona, troszeczkę podkasana, natomiast bardzo elastyczna w chodach, troszeczkę gorsza w galopie. Bardzo pozytywną cechą, taką wyróżniającą ją spośród stawki, jest właśnie bardzo nowoczesny typ konia wierzchowego. Dziękujemy za komentarz. Katanga otrzymała oceny za typ 9, za budowę 8,25, za ruch 7,5. Ogólne wrażenie oceniono na 7,75. To daje ocenę łączną 8,13. I 8,13 to jest w tej chwili czwarty wynik ex aequo z trzema innymi klaczkami. Przypominamy, że 5 najlepszych wyników zobaczymy w ringu finałowym. Najlepsza nota w tej chwili należy do klaczki Celentina z wynikiem 8,44, dalej jest Charlin Diamond, później Provence Mystery.
a kolejna prezentowana klaczka, którą już serdecznie witamy, to Casquetta. W katalogu na pozycji 88 ta holsztyńska klacz urodziła się z końcem czerwca. Należy do pani Katarzyny Szuń, a wyhodowana została przez pana Borysa Kramera. Ojciec Casquetty to Casilio po ogierze Cassini I. Matka tej klaczki to Casquet po ogierze Casquetto. A młodziutka Casquetta zaimponowała nam tutaj urodą, dosyć ciekawym ułożeniem głowy i szyi. W tej fazie rozwoju trudno wyrokować jej najlepsze strony, a dzisiaj dosyć elastyczna, prawidłowa w chodach. Nieźle rozwinięta, być może chciałoby się widzieć troszeczkę jeszcze więcej kończyn. Ciekawe, jak będzie z dalszym wzrostem. Na dzisiaj pozytywny obrazek, można się doszukiwać jakichś złych rzeczy. Dziękujemy bardzo, a oceny klaczki Casquetta 8 za typ, 7,5 za budowę, 7,75 to ocena ruchu, 7,75 również za ogólne wrażenie i 7,75 to wynik końcowy tej klaczki. Zapraszamy klaczkę z numerem katalogowym 89 i Cyrilla Z. Klaczka ta to urodzona w ostatnim dniu maja, klaczka wpisana do księgi stadnej Zangersheide. Hodowcą i właścicielem jej jest pani Michalina Szmytka. Cyrilla Z to córka ogiera Eplisser Z po For Pleasure, natomiast matką tej klaczki jest New Verdi de Kreisker Z po ogierze numero 1.
No i chyba jesteśmy zgodni, że widzieliśmy bardzo udany występ Ekryli Z, bardzo urodziwa, harmonijna klaczka. Zaimponowała nie tylko urodą i dobrymi proporcjami, dobrą budową, ale również w ruchu, szczególnie w galopie, pokazała się z jak najlepszej strony. Spokojny, rytmiczny, wydajny, okrągły galop to cechy, które zasługują na wysokie noty. I znamy już noty klaczki Cyrilla Z. 8,5 za typ, 8,5 za budowę, 8,5 również za ruch, wrażenie ogólne 8,5, zatem nota końcowa 8,5 i jest to w tej chwili najlepszy wynik. Przypominamy, że najlepszych 5 wyników, klaczki z najlepszymi 5 wynikami będą prezentowane w ringu finałowym. Przypominamy także, że wszystkie klaczki i ogierki, które dotychczas w poszczególnych grupach uzyskały tytuł czempiona, będą rywalizować na koniec w wyborze super czempiona. Zatem wszystkie dotychczasowe czempiony prosimy już przygotowywać do prezentacji w walce o tytuł super czempiona drugiego czempionatu Źrebiąt Eras Szlachetnych. Tymczasem przed nami skatalogowana pod pozycją 90 Izadora PGN. Jest to klaczka wpisana do Księgi Wielkopolskiej, urodzona w pierwszej połowie marca. Wyhodowana i będąca własnością stadniny koni Pępowo. Izadora to córka ogiera Aracento po ogierze Araconit. Matką tej klaczki jest Istria po Sokratesie. No i widzimy bardzo dobrze rozwiniętą, prawidłową Izadorę PGN, jak na swój wiek, bardzo dobrze wyrośnięta, bardzo prawidłowa. Do kompletu brakowałoby jeszcze trochę bardziej
wyniosłego, okrągłego galopu, który jest bardzo pożądaną cechą u koni, no szczególnie skoczków. Natomiast tutaj widzimy rzeczywiście bardzo prawidłową, dobrze odkowaną klaczkę. Dziękujemy bardzo. Isadora PGN uzyskała noty za typ 8,25, za budowę 8,5, za ruch 7,75, we wrażeniu ogólnym 8, to daje kolejną notę końcową o wysokości 8,13, zatem w tej chwili również daje kwalifikacje do prezentacji w ringu finałowym. Jeszcze dwie klacze pozostały nam do zaprezentowania w kategorii klaczek o pochodzeniu skokowym. Przed nami już za chwilę Lami Lu. Lami Lu to polski koń sportowy, urodzony 11 marca. Wyhodowana i będąca własnością stada ogierów w Bogusławicach. Ojcem klaczki Lami Lu jest Landmeister po ogierze Herald, natomiast matką Lertana po ogierze Baltic VDL. A przed nami Lami Lu zakończyła swój występ. Wysokonożna, jeszcze w tej fazie rozwoju widać troszeczkę poprzeciągane linie. Kondycja mogłaby być troszkę lepsza. Widać, że taka jeszcze jest kondycja pastwiskowa. W ruchu galop dość wydajny, natomiast mało wyniosły. Myślę, że dzisiejszy dzień to nie był chyba najlepszy dzień dla tej klaczki.
w tej fazie rozwoju. Dziękujemy bardzo. Oceny klaczki Lamilu to 7,5 za typ, 7 za budowę, 7,5 za ruch, 7,5 we wrażeniu ogólnym i nota końcowa 7,38. A my witamy już ostatnią klaczkę, która będzie dzisiaj prezentowana. Z numerem katalogowym 93 przed nami La Isla Bonita. La Isla Bonita to polski koń sportowy urodzony na początku maja. Hodowcą i właścicielem tej klaczki jest pan Bartosz Banicki. La Isla Bonita to córka ogiera Lord Weynard po ogierze Lordanos. Matka tej klaczki to La Mariaka po ogierze Camires. A La Isla Bonita, bardzo pozytywna klaczka, urodzona w maju, ale bardzo prawidłowo rozwinięta, dobra muskulatura, troszeczkę nisko osadzona szyja, ale myślę, że z czasem, kiedy złapie jeszcze więcej równowagi, wtedy da się ten mały mankament zlikwidować. Na mocnym fundamencie, bardzo koścista, o bardzo wydajnym, obszernym galopie. Myślę, że te pozytywy oddają obraz i wartość tej klaczki. I znamy już oceny. Typ 8, 7,5 to ocena budowy, 7,75 za ruch, 8 we wrażeniu ogólnym i wynik końcowy 7,81. Prezentacją tej klaczki zakończyliśmy przegląd w ramach drugiego czempionatu Źrebiąt Ras Szlachetnych w grupie klaczek o pochodzeniu skokowym. Przed nami ring finałowy, do którego zakwalifikowały się klaczki z 5 najlepszymi wynikami. Są to Esirilla, która otrzymała notę 8,5, Celentina, która otrzymała notę 8,44, oceniona na 8,38 Charlin Diamond,
z notą 8.31 Provence Mystery oraz klaczki z notą 8.13 Miss Icy Spicy, Chica Anna, Omnia Amor, Katanga i Isadora. Zapraszamy ogierka Brazil. Ogierek Brazil to najlepszy koń wyhodowany w regionie śląsko-opolskim, dla którego przewidziano specjalne wyróżnienie. Zatem zapraszamy Brazila wraz z reprezentantami hodowców i właścicieli. Brazil jednak jeszcze nie jest gotowy do odebrania swojej nagrody, zatem zapraszamy 9 klaczek o pochodzeniu skokowym, które zostaną zaprezentowane w ringu finałowym.
I rozpoczynamy ring finałowy klaczek o pochodzeniu skokowym. Widzimy z numerem 60 Miss Icy Spicy, która otrzymała notę 13, z numerem 72 Chiki Anna KMZ, również 813, z numerem 74 Prasteri Top Sport 831, z numerem 79 Celentina 844, z numerem 80 Charlin Diamond 838, z numerem 81 Omnia Amor 813, z numerem 87 Katanga 813, z numerem 89 Esirilla 8,5 oraz z numerem 90 Isador 813. Jako pierwsza nagrodę odbierze najlepsza polska klaczka w tej grupie. Jest to Pravens Mystery Top Sport. Po ogierze Vigo Heywood HZ od matki Polonia po Grande La Cour, której hodowcą jest pani Aleksandra Adamczyk, a właścicielem pan Jan Japcoń. Zapraszamy hodowcę i właściciela. Prosimy również Pravens Mystery Top Sport. No, przypomnijmy, ta klaczka otrzymała od sędziów notę 8,31 i jest najlepiej sklasyfikowaną klaczką Polski z polskim paszportem. Nagrodę dla najlepszej klaczki, która jest polskim koniem sportowym, wręczy pan Sebastian Kwoczała, prezes Śląsko-Polskiego Związku Hodowców Koni. Dziękujemy bardzo. Wiemy już, że na miejscu piątym ex aequo sklasyfikowane zostały Miss Icy Spicy, Chiki Anna Kaim, Ownia Amor,
Katanga i Izador. Te klaczki na miejscu piątym, im już dziękujemy. Na ringu finałowym pozostaną klaczki pretendujące do miejsc od 1 do 4. A o najwyższe miejsca powalczą teraz przed sędziami. Provence Mystery Top Sport z numerem 74, Celentina DSP z numerem 79, Charlene Diamond z numerem 80 oraz Isirilla z numerem 89. Te klaczki teraz pozostaną na ringu i zostanie dokonana ostateczna ocena. I znamy decyzję komisji sędziowskiej. Miejsce czwarte w grupie klaczek o pochodzeniu skokowym drugiego czempionatu żrebią tras szlachetnych zdobyła Isirilla Z. Isirilla Z po ogierze E od matki po New Verdi. Miejsce trzecie, tytuł drugiego wicechampiona zdobyła Charlene Diamond po ogierze Harley VDL. Zapraszamy ją do dekoracji. Zapraszamy oczywiście również hodowcę i właściciela tej klaczy, którym jest pan Tomasz Olszewski. I prosimy o wielkie brawa dla drugiej wicechampionki drugiego czempionatu żrebią tras szlachetnych w grupie klaczek skokowych. Charlene Diamond ML po ogierze Harley VDL od matki po Cartago Z będąca własnością i wyhodowana przez pana Tomasza Olszewskiego. Nagrodę, bono wartości 500 zł w imieniu firmy Sant Hipolit wręczyła pani Joanna Rosicka-Tyszko. A teraz prosimy pierwszą wicechampionkę, którą jest Celentina DSP. Celentina DSP prezentowana była z numerem 79. Jest córką Ogiera Diaron, a jej matka to Celentana DSP po Lewistano.
Natomiast hodowcami i właścicielami tej klaczy są państwo Beata Glista Piwko i pan Marek Piwko, których oczywiście również zapraszamy. W imieniu stacji Ogierów Verso La Natura nagrodę wręczy pani Marlena Gruca-Rucińska, członek komisji sędziowskiej. A dla pierwszej wicechampionki i dla jej hodowców oczywiście przewidziana nagroda bon na wybrane nasienie ze stacji Ogierów Verso La Natura o wartości 2300 zł. No i pewnie dla większości z państwa to już jasne, ale miło mi oficjalnie ogłosić, że czempionką grupy klaczek o pochodzeniu skokowym wybrana została Provence Mystery Top Sport, która jest córką Ogiera Vigo Heywood, a jej matka to Polonia po Ogierze Grand de la Cour. Zapraszamy Provence Mystery Top Sport oraz jej hodowcę, panią Aleksandrę Adamczyk-Jabcoń oraz właściciela, pana Jana Jabconia. Dla hodowców i właścicieli czempionki w grupie klaczek o pochodzeniu skokowym przewidziano nagrodę. Nagrodę ufundowaną przez naszego partnera, stację Ogierów Verso La Natura. Jest to voucher na wybrane nasienie oraz premia pieniężna w wysokości 1000 zł. Nagrodę w imieniu stacji Verso La Natura wręcza jeden z sędziów, pan Andrehan, w towarzystwie Mateusza Cichonia i pani Joanny Rosickiej-Tyszko. Dziękujemy bardzo, gratulujemy serdecznie i prosimy o rundę honorową. Rundę honorową w wykonaniu Provence Mystery Top Sport. Czempionkę klatek o rodowodzie skokowym drugiego czempionatu z rodzin klas szlachetnych. Państwo Zawiślok, a nagrodę dla najlepszego konia wyhodowanego w regionie śląsko-opolskim wręczą panowie Sebastian Kwoczała, prezes Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni oraz pan Mateusz Cichoń.
Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla hodowców, właścicieli, jak i dla samego Brazyl. Teraz głos oddam panu Mateuszowi Cichoniowi, który osobiście poprowadzi walkę o tytuł super czempiona. Proszę Państwa, nadeszła ta chwila. Po całym dniu intensywnych zmagań i wspaniałej jakości źrebiąt, które gościły na naszym ringu w Radzionkowie, wybierzemy zwycięzcę dzisiejszej wystawy, zwycięzcę spośród czterech najlepszych źrebiąt w każdej kategorii, a więc spośród najlepszych klaczek ujeżdżeniowych, klaczek skokowych, ogierków ujeżdżeniowych i ogierków skokowych. O ten tytuł rywalizować będą najlepsza klaczka o rodowodzie skokowym, Promise Mystery Top Sport po Vigo Highwood od klaczy Polonia po Grand de la Cour, którą przed chwilą mieliście Państwo okazję obserwować podczas dekoracji. Najlepszy ogierek o rodowodzie skokowym, Cold Blue Z, syn ogiera Comilfo Plus od klaczy Harmony po Chaco Blue. Najlepszy ogierek o rodowodzie ujeżdżeniowym, Back to Black, syn ogiera Dynamic Dream od klaczy Bebel Gilberto po ogierze Ekwador. I wreszcie najlepsza klaczka o rodowodzie ujeżdżeniowym, klacz Desire EM po ogierze Mark Kane od klaczy Dancing Lady po Sir Donnerhal I. Klacz ta przyjechała do nas z Republiki Czeskiej, a jej hodowcą i właścicielem jest pani Miszenkowa Ewa. Już za chwilę cztery najlepsze źrebięta w ringu, a rywalizacja o tytuł super czempiona to również najwyższe honory i bardzo okazałe nagrody. Nagroda pieniężna, nagroda gotówkowa, także nagroda ufundowana przez naszego sponsora, a nawet zabieg embryotransferu, a więc przeniesienie zarodka. Bardzo nowoczesna, bardzo droga procedura wykorzystywana u najlepszych, cennych dla hodowli klaczy, a mamy przeświadczenie, że wszystkie klacze, które wyjdą tu teraz ze swoim potomstwem, właśnie do takich klaczy należą, ich właścicielowi na pewno zabieg embryotransferu się przyda. Przyda mu się też na pewno samochód marki Land Rover, Range Rover, którym będzie mógł pojeździć przez weekend, przemierzać polskie, niestety teraz w okresie wakacyjnym, zakorkowane drogi, ale myślę, że w takim wspaniałym samochodzie jak ten, który tu obserwujemy, jest to czysta przyjemność, a tą nagrodę ufundowała Gazda Group, dealer marek Jaguar, Land Rover i BMW. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez naszych wspaniałych sponsorów. Firmy Hellstrand Dressage, Dekstation Szekemile, stacji ogierów Velsol La Natura, firmy Brzezińscy, Odlewy, Badpol, Zychal International, Whisky, Kukanawa, Bier.
A, proszę Państwa, najlepsze konie dzisiejszej wystawy już na ringu finałowym. Myślę, że powinniśmy całą czwórkę powitać gorącymi brawami, proszę Państwa. Są to zwycięzcy swoich kategorii, którzy uzyskali wspaniałe oceny od naszego międzynarodowego jury. A w kolejności, w jakiej są prezentowane, pierwszy to Ogierek Cold Blue Z, syn od Klaczy Harmonii po Czakoblu, którego hodowcą i właścicielem jest pani Iwona Kruszyńska. To ten ogierek, który teraz tam przebiega. Drugi ogierek z siwą matką to Back to Black, zwycięzca kategorii ogierków ujeżdżeniowych, wyhodowany przez pana Krzysztofa Lika, syn ogiera Dynamic Dream, od Klaczy Babel Gilberto po ogierze Ekwador H. Trzecie źrebie, które widzimy, proszę Państwa, to zwyciężczyni kategorii klaczka Desire M, córka ogiera Mark Kane, od klaczy Dancing Lady po Sir Donnerhall, hodowca i właściciel Szankowa Ewa z Republiki Czeskiej. I wreszcie czwarty, łatwy do rozpoznania, pięknie pomalowany źrebie, klaczka Provence Mystery Top Sport, córka ogiera Vigo Highwood, od Polonia po Grand de la Cour, hodowca i właściciel państwa Aleksandra Adamczyk Jabcoń i Jan Jabcoń. Komisja ma, proszę Państwa, nie lada zadanie. Porównanie źrebiot ujeżdżeniowych i skokowych nie jest łatwą sztuką. Tu liczą się różne aspekty: budowa, ruch, typ, rodowód. I w tej konfrontacji bardzo ciężko jest wybrać zwycięzcę. Myślę, że każdy z Państwa z dzisiejszej rywalizacji zapamięta tego jednego, jedynego źrebaka i być może każdy tego zwycięzcę wytypowałby innego. Natomiast teraz nasza międzynarodowa komisja musi stanąć przed tą trudną decyzją, a ja jeszcze po raz ostatni od naszej komisji, która dzisiaj oceniała źrebięta w składzie. Pani Marlena Gruca-Rucińska, pan Andrzej Matławski, pan Antoine, pan Wold, pan Bernard Demec i Bernd van Otelar. Sześciosobowa międzynarodowa komisja, która dzisiaj w sposób jak najbardziej obiektywny oceniła blisko 90 źrebiąt rywalizujących w czempionacie. I proszę Państwa, znamy już decyzję. Tak jak mówiłem, każdy z nas może tutaj mieć swojego faworyta. Natomiast komisja tą decyzję podjęła. A super czempionem dzisiejszej wystawy, najlepszym w ocenie komisji źrebięciem jest ogierek o rodowodzie skokowym Cold Blue Z, syn Kamilfo Plus, od klaczy Harmonii po Czakoblu, hodowni pani Iwony Kruszyńskiej. Wielkie brawa! I zapraszamy już super czempion wystawy do dekoracji. A ja, proszę Państwa, poproszę całą komisję sędziowską. I would like to ask the whole jury to give the congratulations to our super champion today. Proszę Państwa, gratulacje od komisji sędziowskiej FLO, a teraz pora na jedną z głównych, bardzo nagrodę i wartą do wykorzystania dla tak wspaniałej, która jest córką słynnego Czakoblu. Jest to nagroda ufundowana przez firmę Anavet, Embryo Transfer, czyli zabieg przeniesienia zarobka, który ufundowała sama
pani doktor Anna Grabowska, którą mamy przyjemność tu dzisiaj gościć. Wielkie brawa dla pani doktor i to ona osobiście wręczy tą wspaniałą nagrodę. Ja, proszę Państwa, jako pasjonat nie tylko jeździectwa, ale też motoryzacji, pozwolę sobie w imieniu naszego partnera Gazda Group wręczyć ten wspaniały na samochód na weekend. Panie są z Dolnego Śląska, to akurat fajny dystans do pokonania Range Roverem. Proszę bardzo, gratuluję serdecznie i czekamy jeszcze na jedną nagrodę, z którą zmierza Asia Rosicka-Tyszko. Ja myślę, proszę Państwa, że za ten moment to dobra chwila też na krótkie podsumowanie dzisiejszych zmagań, które, tak jak mówię, nie są otwartego czempionatu źrebiąt raz szlachetnych. Oczywiście kategoria źrebiąt dobiega dzisiaj końca, ale rywalizują klacze 2- i 3-letnie. I jesteśmy już gotowi. Tytuł super czempiona wręczymy i zaprosimy całe jury do pamiątkowego zdjęcia. May we ask you for a photo together with the whole jury? Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa jeszcze raz dla super czempiona. A my poprosimy jeszcze o ostatnią prezentację, o rundę honorową. Poprowadzi super czempion dzisiaj stawy przy ogierek orodowym Cold Blue z syn Kamilfo Plus. Kamilfo, tak jest. Kamilfo od Harmony po Chaco Blue, hodowli pani Kruszyńskiej. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Prosimy o rundę honorową. Wielkie brawa, proszę Państwa, najlepsze źrebięta dzisiejszej wystawy, a ja tylko wspomnę, że ten ogierek, który tu przed Państwem teraz pięknie paraduje, Back to Black, wystąpi na aukcji i myślę, że zmieni właśnie to, że ktoś stanie się szczęśliwym właścicielem tego wspaniałego ogierka. Tymczasem przed Państwem super champion i najlepszy ogierek o rodowodzie skokowym. Najlepsza klaczka o rodowodzie ujeżdżeniowym i jako ostatni nadbiega najlepsza klacz o rodowodzie skokowym. Proszę Państwa, dziękujemy za dzisiejszy fantastyczny dzień. Mam nadzieję, że wszyscy spędzili miły czas podziwiając te wspaniałe konie. Już za chwilę w hali poczęstunek, mała rozgrzewka przy muzyce na żywo, a później aukcja wspaniałych źrebiąt. 15 źrebiąt o rodowach skokowych i ujeżdżeniowych, także będzie się działo. Będą jeszcze wielkie emocje, a rywalizacja w ramach czempionatu będzie kontynuowana jutro od godziny 9. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, sędziom za wspaniałe oceny, obsłudze ringu za świetną robotę w dniu dzisiejszym i im za
zaangażowanym w to wydarzenie za to, że wspaniale to dzisiaj wyglądało i mam nadzieję równie pięknie będzie wyglądać w dniu jutrzejszym. Dziękuję bardzo.